Cześć, tu podcast w Spektrum, a mówią do Was Karolina i Nocny Grajek. Dzisiaj pogadamy troszeczkę o komunikacji między, no między nami, tak. No bo między osobami w spektrum autyzmu. Będącymi w związku. Bo jesteśmy ekspertami naukowymi od tego tematu. No więc tak naprawdę między nami, nie będziemy się wypowiadać o innych, nie lubimy gadać o innych, prawda? Uh-huh. W ogóle nigdy nie gadamy o innych ludziach. Nigdy. Tylko o sobie. Absolutnie. Ładnie. Nawet między sobą. Ale najpierw chciałbym jeszcze dodać coś do odcinka przedostatniego, czyli tego o diagnozowaniu dzieci, po co i jak, ponieważ napisał do nas Michał i jego list jest mega ciekawy i zainspirował nas do tego, żebyśmy jeszcze coś tam opowiedzieli troszeczkę. Mhm. No więc tak, pisze Michał. Cześć Karolino i Nocny Grajku, dzięki za kolejny odcinek. Pomimo tego, że diagnozę w spektrum przechodziłem już 5-krotnie, 3 dzieci w spektrum, 1 na granicy z sugestią powtórzenia diagnozy za kilka lat oraz moja diagnoza, to z przyjemnością wysłuchałem o Waszych doświadczeniach i motywacjach. Po raz pierwszy usłyszeliśmy z żoną o spektrum autyzmu, gdy nasz najstarszy syn miał 15 lat. Jego dzienniczek był pełen uwag za brak szacunku do nauczycieli, miał masę minusowych punktów skutkujących zachowaniem nieodpowiednim na świadectwie, skarżyli się na niego nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, a on nigdy nie rozumiał dlaczego. Byliśmy wzywani przez dyrektora szkoły, dostawaliśmy SMS-y z pogróżkami od innych rodziców. Każda próba rozmowy z naszym synem kończyła się w taki sam sposób. Przecież ja nie zrobiłem nic złego, przecież ja tylko powiedziałem prawdę. Ani nauczyciele, ani psycholog, który prowadził terapię naszego syna, nie zasugerowali spektrum. Nasi rodzice przebąkiwali tylko o bezstresowym wychowaniu, to jest hasło, którego nienawidzę, i jego skutkach. Dopiero koleżanka mojej żony, która prowadzi ośrodek diagnostyczny w kierunku spektrum, zaprosiła naszego Mateusza na diagnozę. Dokument potwierdzający zespół Aspergera był dla nas najwspanialszym prezentem, jaki mogliśmy otrzymać. Zdjął z nas poczucie winy, że jesteśmy beznadziejnymi rodzicami, pozwolił nam na nowo spojrzeć z miłością na naszego syna, dał nam narzędzia do pracy z nim. Kolejne dzieci otrzymały diagnozę dużo szybciej, córka w wieku 10 lat, syn w wieku 5 lat. Już sami potrafiliśmy zauważyć pewne powtarzające się schematy, jak u najstarszego syna. Teraz nasze dzieci są pod opieką psychologów wyspecjalizowanych w spektrum, mają odpowiednie wsparcie, wiedzą o swoich diagnozach i traktują ASD jako coś normalnego. Szczególnie gdy dowiedziały się, że ja też jestem autystyczny. Ale jest też drugi świat, w którym są moi i żony rodzice, w którym są nauczyciele i nasi byli znajomi. To świat, który wysyła do nas komunikaty. Nie przesadzajcie, to są dzieci jak wszystkie inne. On ma autyzm? Nie, przecież tego nie widać. Dajcie już spokój z tymi diagnozami, robicie tylko dzieciom krzywdę itp. I to boli i złości. Dlatego tym bardziej dziękuję Wam za ten podcast. Słucham i myślę sobie, nie jesteśmy z tym sami, Michał. Nie jesteście z tym sami i właśnie, my nie mówiliśmy też o tym, jak ten neurotypowy świat potrafi reagować na tego typu rzeczy. Jakie są stereotypy w związku, jak potrafi hasło autyzm już teraz przerażać, czy nawet zespół Aspergera. Bezstresowe wychowanie. Wszystko, co nie opiera się na opresji dzieci, na nagrodach i karach, no to jest bezstresowe wychowanie. No nie wiem, my wobec syna nie stosujemy nagród i kar. No czasami jakieś tam nagrody, ale to tak na zasadzie celebracji bardziej, zakończenia roku lodami na przykład. I nie jest rozwydrzony, współpracuje pięknie, fajnie i ma stresy, ponieważ musi konsekwencje swoich działań ponosić. No poza tym wychowywanie bez nagród i kar to nie jest wychowywanie bez stawiania granic, a to no bardziej właśnie. Bym to przeciwstawiła bezstresowemu wychowaniu, tak? Dokładnie. Dokładnie. My mamy swoje granice i chcemy, żeby je szanowano. Jak ma być spokój, no to ma być spokój. Jak musimy coś zrobić i nie mamy czasu, to musimy coś zrobić, nie mamy czasu. Jak trzeba coś pomóc w domu, to trzeba coś pomóc i koniec, bo wszyscy tutaj mieszkamy. Tak. Jeżeli on rozwali coś w szkole, jak tam ostatnio, no to musi zapłacić. Mm-hmm. To nie jest żadna kara, bo to nie jest tak, rozwaliłeś w szkole coś, teraz nie masz komputera przez tydzień.
Nie, po prostu no, naturalna konsekwencja zepsuł, musi zapłacić. Musi zapłacić i musi pojechać ze mną do sklepu, żeby to odkupić, żeby zobaczyć dokładnie też, jaki to jest kłopot i tak dalej. Bez wzbudzenia dodatkowego poczucia winy, na przykład no, poszliśmy z nim, znaczy ja poszedłem, bo to ciebie nie było. Mhm. Poszedłem z nim na pizzę, jeszcze spędziliśmy fajny czas przy tym, poza tym. No więc to bezstresowe wychowanie, ale nie o tym. Właśnie, no jak myślisz, jak tu odpowiadać na takie coś? Nie przesadzajcie, to są dzieci jak wszystkie, albo autyzm, przecież tego nie widać. Dajcie spokój z tymi diagnozami, robicie dzieciom krzywdę. Ciężko na to krótko odpowiedzieć. To długo. Ty jesteś lepsza w takich. Hmm. Teraz ją unieśmieliłem i nic nie powiem. No, teraz się zestresowałam. Ja chciałbym tak bez emocji i wtedy zadaję pytania. Co to znaczy, że krzywdę? Co masz na myśli, mówiąc o diagnozie? Że diagnoza, czym jest dla ciebie diagnoza? No i wtedy może wyjść, że to jest prowadzenie dzieci do psychiatry i potem one sobie myślą, że coś z nimi nie tak jest. No dobrze, tylko że właśnie jak zaprowadzimy dziecko do dobrego psychiatry, no to ono zobaczy, że to, że jest u psychiatry, to nie znaczy, że coś jest z nim nie tak. No ale właśnie może o to chodzi, żeby sprawdzić, czy w ogóle mówimy o tym samym, jak słyszymy coś takiego. Tak, to jest w ogóle przyczynek do rozmowy o komunikacji. Tak, czy słyszymy to samo? Czy mamy tą samą definicję danego słowa, tak? No ale to jest tak trochę obok sedna, bo ja myślę, że no to jest taka złość, bo my sobie czytamy o tym autyzmie, wiemy o tym więcej, troszczymy się o dzieci, a ktoś nie przeczytał ani słowa, nie wie nic, no i sobie tak rzuca sąd i ocenia nas. Tak. Więc dla mnie odpowiedź jest pierwsza taka, nie prosiłem cię o twoją opinię, ani o ocenę. Może dlatego ci znajomi Michała to są już byli znajomi, ale ja też mam takich byłych znajomych i nie żałuję tego, no bo cóż, nie znajomię się z kimś po to, żeby mnie oceniał, osądzał i wylatywał mi z radami nieproszony na temat czegoś, o czym guzik wie. Mm-hmm. No mi może to ciężko jest na to odpowiedzieć, bo nie spotkałam się osobiście z taką reakcją. Mhm. Tak, ale ze słyszenia znam sytuację, kiedy no te z pogróżkami i te takie rzeczy mocniejsze niż my mieliśmy tak naprawdę, bo aż takich problemów z synem nie mieliśmy. Pierwsza taka reakcja zawsze, no to jest rzeczywiście się udać do psychologa na przykład. Tylko, że psychologowie nie wiedzą o tym autyzmie, więc... No nie to zawsze jest... potrafią rozpoznać. Mhm. Ale to jest zadanie też takich podcastów jak nasz, żeby... pokazać, że jest jeszcze ta taka trzecia droga. Żeby szukać. Że nie tylko po prostu do psychologa albo do psychiatry, ale też do centrum diagnostycznego, do kogoś, kto może zdiagnozować te rzeczy. To jest wszystko neuronietypowość, dysleksja, ADHD, autyzm. To jest coś innego niż psycholog, niż psychoterapia. Tak, to jest coś innego niż psychiatria. No ja się łączę w bólu, no bo... Jeszcze ciągle jest bardzo mała świadomość na temat autyzmu, na temat tego, że to no nie jest nic tak z gruntu złego i że taka diagnoza to jest bardzo dużo danych o dziecku, bardzo dużo danych dla dziecka. No i list Michała jest tego przykładem, że w tej chwili oni też, no tak jak my, to jest powtórzenie naszych doświadczeń, tak, są podobne, bliżej ze sobą. To są bardzo podobne refleksje, jakie my mieliśmy w tamtym odcinku, gdzie rozmawialiśmy o diagnozie. Tak, no i jeszcze może neuronietypowi łączmy się. Mhm. Nawet gdzieś tam mentalnie, bo ja tam nie mam potrzeby rozmawiania z większą ilością ludzi na co dzień, czy to neuronietypowymi, czy to neurotypowymi, ale nawet mentalnie po prostu... No i to, co napisał Michał, że fajnie jest poczuć, że nie jest się z tym samemu, że są inni ludzie, którzy mają podobnie. No dobra, a jak tam tobie po kolejnych tygodniach po diagnozie? Coś się zmienia? Coś się klaruje? Myślę, że chyba tak już spokojniej trochę. Teraz jestem tak bardziej na etapie porządkowania sobie rzeczy, które wcześniej uważałam za coś innego niż teraz. Takim przykładem jest to, że miewam tak, że czuję się zniechęcona, że nic mi się nie chce, że najchętniej schowałabym się pod koc i do nikogo się nie odzywała. I ja to zawsze interpretowałam jako smutek i zawsze myślałam, że jest mi smutno, ale to było strasznie dziwne, bo ja nie wiedziałam dlaczego, ja nie umiałam znaleźć źródła tego smutku i to było takie trochę deprymujące, no bo miałam takie poczucie, no kurde, no czemu ci jest smutno, przecież nic się nie dzieje, no o co chodzi?
A teraz wiem, że to nie jest smutek, doszłam do tego niedawno, tylko to jest takie przebodźcowanie autystyczne i że wiem, co powinnam wtedy zrobić, żeby to przeszło, żeby lepiej się poczuć. Nie utożsamiam już tego ze smutkiem i to jest też taka duża ulga, bo już nie szukam po prostu jakiejś głębokiej przyczyny w sobie, skąd się bierze ten smutek i dlaczego ja się tak czuję, tylko wiem, o co chodzi i mogę zadziałać na to i to jest bardzo fajne. I też różne takie inne rzeczy, typu, że na przykład potrzebuję mieć różne rzeczy pod kontrolą, albo nie lubię nagłej zmiany planów. To też wcześniej było tak, że wiedziałam, że gdzieś tam mam, nie do końca to akceptowałam, nie zawsze dobrze się z tym czułam, często czułam z tego powodu poczucie winy, albo gdzieś tam próbowałam udawać, że wcale tak nie jest, ale tak naprawdę było tak, że to po prostu mną miotało na wszystkie strony, bo nie wiedziałam, co to jest, skąd to się bierze i co z tym zrobić. A teraz, jak już wiem, to paradoksalnie, mimo że wiem, że to jest po prostu moja jakaś natura, że to jest mój układ nerwowy, który działa w ten sposób i nie mam na to wpływu, to jednocześnie mam też takie poczucie, że jak ja już to wiem, to ja mam trochę na to wpływ, bo ja mogę za tym pójść, a mogę za tym nie pójść do końca, przynajmniej do pewnego stopnia, że w pewien sposób mogę się z tym jakoś tak bardziej zaprzyjaźnić i zdecydować, czy pozwolę w danej sytuacji i w danym momencie, żeby to rządziło, czy nie. I to jest też jest duża ulga. No, ale jeszcze to ma właśnie taką drugą stronę relacji, w tym przypadku naszych, bo z tym, żeby sobie zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby sobie poradzić, no to można na tak bardzo z grubsza na dwa sposoby robić, dostosowując siebie, dostosowując świat, gdzieś tam też pomiędzy. No i ja miałem w pewnym momencie wrażenie, byłaś taka bardzo intensywna i nawet jak zrobiłem coś, co ci bardzo przeszkadzało i mnie za to opieprzałaś, to jeszcze potem mnie opieprzałaś za to, że nie odpowiedziałem na twoje opieprzanie tak, jak ty byś chciała. To było w ogóle niezłe, bo obudziłem cię w nocy gdzieś tam, bo byłem głośno. No i dostałem opiernicz słusznie. Ale no to ja powiedziałem na to, dobra, no to nie będę już robić jakichś tam imprez i spotkań w dni powszednie, w nocy. I to ci się też nie spodobało, bo nakrzyczałaś na mnie, że nie powiedziałem, żebyś sobie zatyczki włożyła do uszu. A ja tak sobie myślę, hello, what? To co, ja już mam, to może poproszę listę, co mam mówić, ale to też przegadaliśmy. Tak, to też był taki moment i zanim w ogóle zaczęliśmy o tym rozmawiać, to mnie to dotarło, że rzeczywiście tak jest. Jak usłyszałaś siebie mówiącą tak, ale to nie była, bo to nawet nie była kwestia tego, że ja chciałam dostosować do siebie ciebie albo świat, tylko że nagle zaczęłam zrzucać sobie te maski, gdzieś tam czuć swoje potrzeby, które do tej pory w jakiś sposób tłamsiłam i nie pozwalałam im się gdzieś tam ujawnić i tak naprawdę nie wiedziałam, co z tym zrobić. To mnie tak trochę pokonało w pewnym momencie i myślę, że stąd się wzięły takie zachowania, że ja po prostu szukałam jakiegoś ujścia, jakiegoś sposobu, żeby to gdzieś zaczęło działać totalnie po omacku i niefajnie, no ale tak, że to było to. No i też moje ulubione chińskie przysłowie, żeby coś wyprostować, trzeba czasami najpierw tak przegiąć, no i no przegięłaś. Tak. Ale czasem tak jest, po prostu. Że tyle czasu dostosowywałaś się do wszystkiego, tak, do świata, nie zwracałaś uwagi na swoje potrzeby, że teraz miałaś taki okres krańcowego. Żeby świat się do mnie dostosował. Tak, krańcowego. Ale to często tak jest, to często jest tak, że żeby coś wyprostować, trzeba to najpierw przegiąć w drugą stronę na chwilę i zobaczyć i dopiero wtedy można znaleźć jakąś tam równowagę. Mhm. No bo my mam wrażenie, że zanim w ogóle wiedzieliśmy o spektrum autyzmu, ADHD, przed moją diagnozą jeszcze, no to mieliśmy fajnie zrobioną komunikację. W sensie bardzo fajnie się dogadywaliśmy. No takim, no ja mówię z grubsza, no ale z grubsza dowodem na to jest to, że jesteśmy ze sobą już 20 lat i poza dużymi jakimiś tam tąpnięciami, kurczę, dalej ze sobą jesteśmy. I jesteśmy ze sobą w sposób no mega niestandardowy, tak jak patrzymy na różne związki, na taki tradycyjny obraz związku i pozycję mężczyzny, pozycję kobiety i na to, jak się nasi znajomi dogadują. No to nie jest taki standard. Nasz związek jest ustawiony pod nas. Po prostu. Jest czymś, co ma nam służyć, a nie my związkowi. Tak, to jedna rzecz, co mówisz, to prawda, ale myślę, że też jeszcze druga rzecz jest taka, która wydaje mi się wcale nie taka częsta po tylu latach,
że nie mam takiego poczucia, że my wpadliśmy w jakąś taką rutynę w związku. Mam takie poczucie, że on gdzieś cały czas żyje, że on się cały czas, no wiadomo, zmienia i ewoluuje, ale że my cały czas jesteśmy tak ze sobą świeżo, że nie ma takiego, tak jak nieraz się patrzy na takie no, 20-letnie tak, związki. Tak, trzymamy się za rączki, przytulamy się. No ale też jak, robimy nie to wiem, nie z przyzwyczajenia. Nie o to chodzi. Chodzi mi to też, ale chodzi mi bardziej o to, że tak jakby jesteśmy siebie cały czas ciekawi, może tak bym to nazwała, że nie mam poczucia, że jest w nas taka rutyna, że my już się tak znamy, tam co ona tam gada, nie będę jej słuchał. Przecież... Nie będę się odzywał, bo i tak wiem, co powie. Tak, tak, dokładnie, a ja tam sobie coś gadam, on nie słucha i tyle, albo się nie odzywamy 3 dni do siebie. Nawet nie wiesz, kiedy nie słucham, a ty ale wiesz, o co mi chodzi. Tak, ale ja myślę, że to wynik właśnie tego. Możliwe. Że no my rośniemy i się zmieniamy i nasz związek zmienia się razem z nami. Nic nie jest na stałe, nie przysięgamy. Sięgaliśmy sobie, nie wiem, niczego, bo nie mamy tam ślubu kościelnego i nic nie jest takie ustalone, że o, teraz jesteśmy małżeństwem i to jest już jakiś monolit i tak ma być do końca. Mm-hmm. Nie. Nasz związek jest praktycznie codziennie czymś nowym. Nawet czasami sprawdzamy, jak się pokłócimy albo jak jest nieporozumienie, czy my dalej chcemy być ze sobą i stawiamy duże pytania. Takie czasami, no, mnie czasami przerażają trochę, ale też sobie tak myślę, że no kurczę, jeżeli związek żyje, no to musimy go sprawdzać co jakiś czas, czy tak. On jeszcze ma sens i jak nie ma sensu, no to nie ma sensu. Jak ma sens, no to jedziemy dalej. To wymaga jakiejś tam odwagi oczywiście, ale ja myślę, że to też nie jest jakaś, kiedyś myślałem, że to może taka cnota nasza, taka odwaga, żeby tak robić, ale w momencie, kiedy jesteśmy porąbani trochę, w pozytywnym oczywiście sensie uważam, z diagnozami, jak się okazało, no to my nawet nie mogliśmy wejść w takie zwykłe tryby. Tylko, że wyobrażam sobie, że czasami, nie wiedząc o tym, że się jest w spektrum i tak dalej, można próbować się jednak na siłę dostosowywać. Tak sobie też wyobrażam, że może być tak, jeżeli mamy neurotypowego partnera, no i gramy totalnie według jego zasad. No to może to być też bardzo ciężkie. Ale w ogóle myślę, że i my też próbowaliśmy kiedyś, ale to się skończyło z hukiem, no. Tak, ale myślę, że nawet jak dwie osoby są w spektrum, to często też może być po prostu bardzo duży problem z samą komunikacją i... A u nas jakoś to działało. U nas jakoś to działało, bo my się bardzo interesowaliśmy komunikacją. Tak. Jak nie działało, to no czytaliśmy różne książki o tym i jeździliśmy na warsztaty przecież i mieliśmy nawet terapię taką mediacyjną w nurcie Gestalt i no wtedy się dużo nauczyliśmy się. No tak, no to jednak się wiąże gdzieś tam z tymi naszymi zainteresowaniami, że ta komunikacja nas ciekawiła zawsze. Ale zainteresowania są no dlatego, że no musieliśmy przeżyć i chcieliśmy przeżyć i chcieliśmy być ze sobą przede wszystkim, bo było kilka razy tak, że moglibyśmy nie być ze sobą, jakbyśmy nie chcieli, mogliśmy już po prostu to zakończyć. Ale się okazywało, że chcemy, a jak chcemy, no to no musimy pracować jakoś tam nad tym. A że dla nas rzeczy typu komunikacja czy psychologia to są rzeczy bardzo ciekawe, więc ta praca też jest ciekawa. Tak. No i tak było, ale teraz jest troszeczkę inaczej. No nie jest inaczej, ale znowu musimy się starać, bo w tej chwili diagnozy nas troszeczkę przedefiniowały. Właśnie to, co mówiłaś, że pewne rzeczy są dla nas trudne i my nie musimy się do nich dostosować, to możemy je ominąć. I to wszystko jest też w relacji. Tak, bo jak się zmienia stosunek do samego siebie, no to zmienia się też relacja. No nie da się tego uniknąć. I to są takie rzeczy, które one pewnie gdzieś zawsze były, ale teraz one mnie bardziej uderzają, jak często jest taka niby banalna sytuacja właśnie z tymi terminami, że rozmawiamy o czymś, może nawet się kłócimy, a potem się okazuje, że ale my w ogóle nie porozmawialiśmy o tym, czy my w ogóle mamy to samo na myśli, czy dane słowo znaczy to samo dla mnie i to samo dla ciebie. I bardzo często się okazuje, że nie, że znaczy coś zupełnie innego. A my o tym dyskutujemy, mając w głowie, każdy z nas ma w głowie własną definicję tego słowa. I dyskutuję z drugą osobą, która ma zupełnie inną definicję tego słowa. I nagle się okazuje, że nie ma o czym dyskutować. Tak, i to jest myślę uniwersalne również u neurotypowych ludzi. Ale to, co ma związek ze spektrum duży i co ja zauważyłem, to jest to, że no jednak potrzebujemy jakiejś stałości. I łatwo sobie ją możemy jakby zaburzyć. No szczególnie tak na co dzień i może w mniejszej skali, ale częściej ja tobie, bo mam też ADHD, które ze stałością nie ma wiele wspólnego. I całe szczęście, że jestem też w spektrum, które hamuje to trochę, bo byś miała ze mną przekichane. Ale też w drugą stronę, ja to zobaczyłem ostatnio z drugiej strony. I no możemy wam opowiedzieć taką sytuację konkretną, w której był konflikt,
poradziliśmy sobie i to miało z tym bardzo dużo wspólnego. Wtedy, kiedy mnie w nocy obudziłaś. Mhm. Mamy problem z myszami w naszym wiejskim domku i ciągle łapiemy je w żywołapki i ja je wynoszę gdzieś tam. A ja mam czasami problemy ze spaniem, bo generalnie chodzę spać bardzo późno. No a ostatnio stres ze względu na różne tam rzeczy, w tym wybory, sprawił, że miałem duży problem ze spaniem. I udało mi się pójść spać przed północą. I taką ostatnią moją myślą było to, o Jezu, jak dobrze, że zasnąłem, nie ma tego kołowrotu myśli ciągłego, nie muszę wstawać i czegoś innego robić, jak fajnie. I zasnąłem. Po czym obudziły mnie twoje słowa, mysz się złapała, idź ją wynieś. A ja tak na automacie, tak jeszcze nie wiedząc, o co chodzi i w ogóle nie wierząc, że co? Po prostu taka reakcja ze zdumienia, po prostu wstałem i to zrobiłem. I idąc z tą myszą w deszczu, w nocy, zacząłem być zły dopiero. Chociaż jak się potem okazało, ty to powiedziałaś w ogóle w półśnie. Tak, tak, bo ta pułapka mnie wyrwała ze snu. W zasadzie jeszcze się nie do końca obudziłam i po prostu, bo na zasadzie śpisz, a ty mówisz nie. Ja mówię, to weź tą mysz wynieś. I to było tak totalnie. Tak, to było wszystko we śnie, bo ja nie pamiętam w ogóle, jak powiedziałam tak, nie. Tak, ale to było poza moją w ogóle kontrolą to, że ja to powiedziałam. Tak, ale ciekawe jest to, co nastąpiło potem. Ja wróciłem totalnie wściekły, przyszedłem się, położyłem spać tyłem do ciebie oczywiście, taki wkurzony, tam cię coś tam zrugałem trochę. No a ty poczułaś się winna, bo też zobaczyłaś, jak to wyglądało z mojej strony i tam się przytuliłaś, ale ja już po prostu, jak człowiek jest zły, spał 2 godziny, wie, jak trudno mu zasnąć, to po prostu byłem cały czas wściekły i w końcu wstałem i poszedłem do drugiego pokoju oglądać serial, czego oczywiście też nie mogłem i się zastanawiając, że kurde, ja jestem bezbronny wobec tego. No jeżeli współdomownik cię po prostu budzi w nocy, to ty nie masz co zrobić, to po prostu masz rozwalone życie kompletnie. I potem przyszłaś, i pokłóciliśmy się trochę przez chwilę, ale... Ja przyszłam cię przeprosić, nie przyszłam się kłócić, po prostu czułam się winna i przyszłam powiedzieć, że mi przykro. Tak, ja jeszcze trochę poburczałem na ciebie tam, ale zaraz potem, jak mi już tam przeszedł trochę gniew, powiedziałem, że to przede wszystkim zakłóciło mi to, że ja sobie zaplanowałem już, że ja sobie się wyśpię tej nocy. A ty, ponieważ już też wiesz, jak to jest w autyzmie z tym, jak sobie coś zaplanujesz i potem nagle się okazuje, że przez kogoś nie ma tego, chyba to zrozumiałaś właśnie, jak to z mojej strony mogło wyglądać, tak? Tak, ja to zrozumiałam. A ja zrozumiałem, że to u mnie jest przez spektrum. I w tym momencie przestałem to jakby brać do siebie i my w jakiś sposób przestaliśmy to brać jako konfrontację nas, tylko wzięliśmy to wszystko, przestawiliśmy na to spektrum, tak? Tak, ale ja jeszcze też dodatkowo, bo wcześniej byłoby tak, że ja bym się tym strasznie przejęła, w sensie takim, że o Boże, że w ogóle, że ja się tak zachowałam i ty jesteś teraz na mnie zły i to jest w ogóle wielka tragedia. A teraz miałam coś takiego, że tak, było mi bardzo przykro, że cię obudziłam, czułam się winna z tego powodu, rozumiałam, dlaczego się tak zachowałeś, a równocześnie, i to było bardzo fajne, miałam takie poczucie, że okej, ale ja nic z tym nie zrobię i to nie jest moje zadanie, żeby teraz cię z tej złości wyrywać. To jest twoje. I to nie wywołało we mnie jakichś wielkich emocji strasznych i tak dalej. I to też było bardzo fajne, że, to zdrowo. Że gdzieś tak, ale myślę, że ta diagnoza tutaj też mi w tym pomogła, że żeby nie chłonąć tak bardzo w siebie tych emocji czyichś. No, to bardzo zdrowo. To tak jak wtedy z tym, jak ja cię obudziłem w nocy z kolei. Co już wspominałem. No tak, ja mam to już takie zintegrowane. No to powiedziałem, dobra, to nie będę tam zapraszać ludzi, bo też, przeprosiłem, wyraziłem skruchę, mogłem ci zapewnić jeszcze następnego dnia, nie wiem, żebyś sobie pospała czy coś, nie wiem. Zapytałem cię, co mogę zrobić, ale ja cię nie wyprowadzę z twojej złości i tak dalej, ja mogę tylko tyle, i mogę ubolewać nad tym, że tak się stało. Tak. Dla mnie najfajniejsze było w tym wszystkim, że mamy już świadomość tych swoich cech autystycznych i to w dwójnasób, że ani siebie, ani kogoś aż tak nie obarczamy odpowiedzialnością za to, co wynika ze spektrum. Za to, że coś sobie zaplanowaliśmy i nie wyszło to, bo druga strona coś tam zrobiła. To jest nie w porządku, ale to nie jest tragedia taka, bo ja to tak przeżywam, nie dlatego, że ktoś zrobił taką zbrodnię, tylko dlatego, że mam spektrum i to bardziej przeżywam. Druga strona wie, że jestem w spektrum, ale nie jest w stanie działać inaczej niż człowiek, jak Superman i tego udźwignąć. I zawsze postępować idealnie. I zawsze postępować idealnie.
Więc to, że mam wspólną diagnozę, sprawiło, że jesteśmy bardziej wyrozumiali wobec siebie. Tak, bo to myślę, że to też w takich różnych kwestiach, jak kiedyś, myślę, często się z tego powodu kłóciliśmy. Trudne dla ciebie to, że ja na przykład miałam problem właśnie ze taką zmianą planów, albo że, że ja szukam problemów od razu i tak dalej, bo mnie to, no, ja czułam od razu, jak się pojawiała jakaś nagła sytuacja, to czułam od razu taki bardzo duży niepokój. Może dlatego tak było. A teraz bardziej rozumiemy, dlaczego tak jest. Rozumiemy siebie bardziej. Mhm. Ja mam wrażenie, że to się wtedy tak rozładowuje, bo człowiek nie ma poczucia, że ta druga osoba robi coś, nie wiem, specjalnie, albo, albo żeby mu dopiec, albo gdzieś tam nawet podświadomie. Podcinać skrzydła. Tak, podcinać skrzydła. No to tak jak z diagnozą dziecka w szkole. Jak nauczyciel wie, że dziecko ma diagnozę, to nie myśli, że stuka długopisem dlatego, żeby mu zrobić na złość albo rozwalić lekcję. Mhm. To jest ten sam mechanizm, myślę. No ale tego mamy jeszcze nie przerobione w ogóle, bo nie było takiej sytuacji, że jakaś jest nowa sytuacja, ja mam duży entuzjazm, a ty od razu szukasz problemów. Tego jeszcze nie było po diagnozie. A była, a była z nagrywaniem i ja nie szukałam żadnych problemów. Aha, czyli że ty już nie szukasz problemu. Nie wiem, czy szukam, ale to jest to, co ci powiedziałam wcześniej, że teraz jestem tego bardziej świadoma i mogę to bardziej złapać i za tym pójść albo nie, bo się tak nie miotam. I na przykład była już teraz taka sytuacja, trochę mi się zmienił sposób myślenia jakby o takich sytuacjach i ja nie wiem, czy tak już nie będzie, nigdy pewnie będzie. Ale inaczej gdzieś do tego podchodzę. Bardziej świadomie, a to pozwala mi w jakiś sposób, może nie tyle... Może tak, że wiesz, że coś ci to tak trochę terapią schematów, że coś ci to podpowiada, a ty możesz zdecydować, czy za tym idziesz, czy nie, czy to wyrażasz, czy słuchasz dokładnie tego głosu. Dokładnie, czy idę za tym głosem, ale ja wiem już, czym jest ten głos, bo ja wcześniej nie wiedziałam i on na mną rządził. Ja po prostu nie byłam w stanie mu się oprzeć, a teraz ja wiem, czym ten głos jest. Ja mogę go posłuchać, a czasem mogę, pewnie nie zawsze, no zobaczymy, bo to jest też wszystko świeże, mogą być bardzo silne sytuacje, kiedy ja nie będę mogła mu się oprzeć, ale widzę teraz na przykład właśnie po kilku już takich sytuacjach, które były, że mogę, że w wielu sytuacjach mogę go nie posłuchać, mogę sobie pójść za czymś innym, czego nie dała mi wcześniej żadna terapia, dopóki nie wiedziałam, że jestem w spektrum. Więc to jest dla mnie też takie fascynujące, bo z jednej strony diagnoza mówi nam, że no po prostu taki jesteś i koniec i masz taki układ nerwowy, nic tego nie zmieni, ale to w jakiś sposób uwalnia i sprawia, że nie zawsze trzeba za tym iść, przynajmniej w moim przypadku. No ja też rozumiem, jak czasami coś się dzieje, na przykład teraz mieliśmy po obiedzie nagrywać podcast, no ale ja wcześniej wykonałem telefon, który musiałem wykonać, do którego się zabierałem jakoś tam długo, bo mi było ciężko i zastosowałem sposób ADHD-owy typu odetchnąć, policzyć do trzech i zrobić to, po prostu wybrać numer. No się okazało, że no rozmowa musi być dłuższa i potem jeszcze my o tym rozmawialiśmy. No i ja już wiedziałem tak naprawdę i byłem przygotowany na to, że ty powiesz, no ej, ale się umówiliśmy na nagrywanie i że to ciebie bardziej ruszy niż kogoś innego by ruszyło. No bo nie masz tej elastyczności osoby neurotypowej i ja już mogłem też na to jakoś inaczej zareagować albo czasami... Też ja od razu przychodzę do ciebie, zanim ty w ogóle powiesz, że coś ci źle, że no przepraszam, że tak ja wiem, że to musiało być dla ciebie trudne. I to już też jest łagodniej, chociaż no musimy tutaj jakoś jeszcze chyba będziemy się docierać i szukać, bo no moje ADHD jest bardzo tutaj niesforne, jeżeli chodzi o to. I oczywiście ja wiem, że ty możesz sobie wiedzieć, że to dlatego, że ja mam ADHD, ale to i tak ja jestem odpowiedzialny za swoje zachowania, więc... No tak, no nie możemy wszystkiego zrzucać. Tak, to ja muszę tutaj coś zrobić przede wszystkim. Ty możesz być bardziej wyrozumiała, ale no to ja muszę też brać bardziej pod uwagę. I teraz też wiem, że to wynika też z twojego nie takiego jakiegoś dziwnego uporządkowania, że ty chcesz mieć tutaj porządek. I mieć kontrolę nad tobą. Tak, więc ja też muszę chodzić jak w zegarku, ponieważ inaczej tobie będzie źle i potem jeszcze cię przepraszać. Bo zawsze to było podszyte taką złością, a teraz tak, już nie jest. Tak, no a teraz właśnie. Już nie jest. Ja czułam tą tak złość. Przepraszałem jak Krzysztof Gonciarz, tak żeby mnie przeprosić. Dokładnie, a ja miałam wtedy poczucie, że to w ogóle nie o to chodzi, bo słyszałam od ciebie właśnie takie różne słowa, że ja gdzieś chcę kontrolować, że podcinać skrzydła, a ja miałam w sobie takie poczucie, że to jest totalnie chybione, ale równocześnie nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo nie znałam odpowiedzi, nie wiedziałam, dlaczego tak jest i no to było dla mnie trudne, no bo nie potrafiłam się przed tym obronić, bo ja nie miałam odpowiedzi na to i więc ja musiałam przyjąć twoją wersję, okej, no chyba tak jest, bo nie mam innego rozwiązania, a teraz już wiem, że to nie było to i to też jest dla mnie taka ulga, nie, że to w ogóle nie o to chodzi, ale to też jest w drugą stronę, na przykład jak są takie sytuacje, jak
No właśnie, że na przykład są goście, coś się dzieje, to są twoi goście, wy coś robicie intensywnego, nagrywacie na przykład. I ja wcześniej nie lubiłam bardzo takich sytuacji, bo ja wiedziałam, że przychodzi moment, kiedy tak jakbym ja znikała, w sensie takim, że miałam poczucie, że staję się gdzieś tam nieważna, w sensie, że nie interesuje cię za bardzo, co ja, co się dzieje, po prostu gdzieś tam znikasz w tym wszystkim i nic cię nie interesuje. Na przykład to, że możesz mnie obudzić, załóżmy, nie? To głupi może przykład, ale... No nie, no to w nocy głośno śmiechać tak, to trochę za ścianą, głupi, to już... ale no tak, ale chodzi mi o takie po prostu wyłączenie się i ja to wcześniej odbierałam na zasadzie, że no po prostu mnie zlewasz wtedy, tak? No dla mnie to było takie uczucie, że po prostu masz mnie gdzieś w takich sytuacjach. A teraz wiem, że to jest to takie tunelowe myślenie, że po prostu jesteś w tym i to jest bardzo autystyczne, jesteś skupiony na tym i ciężko ci jest wyłapać te bodźce poboczne. I mi też jest łatwiej, bo ja już nie myślę w kategoriach, że to jest skierowane przeciwko mnie. No to jest cały czas ten sam mechanizm, co z tym dzieckiem i nauczycielem, że po prostu ta diagnoza sprawia, że pewne zachowania nie są już dla nas gdzieś tam w głowie, nie traktujemy ich jako wymierzone przeciwko nam przez drugą osobę, chcący czy niechcący, tak? Tak, a ja gdzieś miałem zawsze takie odpychane przeze mnie poczucie winy z tego powodu. Odpychane, bo wiedziałam, że ja nic z tym nie zrobię i ono mi po nic nie jest to poczucie winy, oprócz tego, żeby sobie dowalać i po prostu się gorzej czuć. Ale miałem z tym ogromny dyskomfort, no bo skoro nie chcę się czuć winny, no to powinienem przestać, a nie wiedziałem jak przestać, bo z całego życia pamiętam takie motywy, że jak gdzieś duża bardzo radość, duży entuzjazm, duże wkręcenie w coś i gdzieś pobocznie, jakby z boku właśnie tunelu widziałem wkurzonych albo w jakiś sposób zirytowanych ludzi na coś, co zrobiłem, albo czego nie zrobiłem, nawet nie zdając sobie sprawy, że coś zrobiłem, albo coś nie zrobiłem, albo że coś, co zrobiłem, no to mogło na nich mieć jakiś zły wpływ. Myślę, że to jest uniwersalne dla autystów, którzy się w coś wkręcają mocno w sytuacjach społecznych, ale no tak. Tak. I dopiero teraz wiem, że takie momenty, począwszy od pamiętnego dla mnie, no jak kiedyś zaprosiłem po koncercie 9 osób do nas, ciebie nie było, a ty przyjechałaś potem, a tu bajzel, kupa ludzi, alkohol, impreza i w ogóle ty chciałaś odpocząć i tak po prostu dawałaś to poznać, że wszyscy umilkli, ucichli i w ogóle. Ja wtedy tego kompletnie nie rozumiałem. Nazwałem to wtedy chyba, że jesteś niegościnna. Tak. Jezus, byliśmy młodzi i głupi. No. W tym przypadku ja. No, a teraz wiem, jak to jest i możemy to wszystko razem obgadać. Przede wszystkim ja nie robię już tego, że na przykład ci mówię, kiedy będą ci goście, albo pytam ciebie, czy mogą przyjechać wtedy mimo wszystko i ciebie trzy razy dopytuję, dlatego że nie chcę, żeby ci było źle, ale tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego ci ma być źle. Tylko no ja już to rozumiem. I to jest zupełnie inna energia za tym idzie w ogóle. Tak, no i to samo dotyczy tych sytuacji, o których mówiliśmy wcześniej z tym właśnie poczuciem tam podcinania skrzydeł i tak dalej. To jest to samo, tylko w drugą stronę. Ja też miałam poczucie winy, a równocześnie poczucie, że ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. To nie chodzi o to, ale ty mówisz, że chodzi o to. No nie, to nie może powiedzieliśmy chodzi o tym. To są sytuacje, w których ja mam jakiś świetny pomysł albo coś chcę zrobić twórczego, coś, co wierzę, że jest okej, ludzie mi kibicują i tak dalej. A ty w tym momencie przychodzisz i mówisz, ale trzeba, nie wiem, wymienić opony w samochodzie w tym czasie, to kiedy to zrobisz? I tak w ogóle to się nie uda, bo coś tam, albo, ale jak rozwiążesz taki problem, ten. I w tym momencie ja się czułem, jakbym musiał teraz rozwiązać wszystkie potencjalne problemy. Tak. I stwierdziłem, że no w tym momencie to ja nie mam siły w ogóle ruszyć. Ale to nawet nie o to chodzi, że... To było to podcinanie tak, skrzydeł. Ale to bardziej chodzi, dla mnie to były bardziej takie sytuacje, w których coś było nagle, w sensie, że ty mi mówisz o czymś nagle. I to nagle, ja już wiem, że to chodzi o to nagle. Że to nie chodzi o twój pomysł, jaki on ja by nie w ogóle był świetny. Nie łączyłem z tym. Tak, ja też nie. Jaki on by nie był świetny i tak dalej, tylko chodzi o to nagle, że to po prostu mi nagle zaburza mój autystyczny świat i ja potem bardzo często już na spokojnie po przetrawieniu dochodziłam do jakichś tam zupełnie okej wniosków, tak? I jakby to był fajny pomysł i w ogóle. Ale pierwsza reakcja to była obrona, no bo to było nagle. No, że nie będzie mnie w domu. To jest to teraz nagle kiedyś tam, a być może trzeba będzie coś zrobić. Na przykład, no to było wyszukiwanie, wiesz, to jest wyszukiwanie takich usprawiedliwień, a tak naprawdę chodzi o to, że ty się czujesz źle, bo tracisz ten nagle... No ja wtedy już mogę równie dobrze usiąść z powrotem tak przed komputerem i włączyć nagle grę. Wie, że z klocków rozwalił piłką, nie? I... Nie, bardziej jakby ktoś mi... Nie, ja mówię o sobie. Aha. To jest
jest tak, jakby mi ktoś rozwalił wieżę piłką nagle i ja tak, ale jak to? Mhm. To jest, chodzi o to nagle. A ty masz zawsze wieżę zbudowaną na tygodnie do przodu. Ale tak, ale właśnie to jest też to, co mówiłam, że no ta świadomość bardzo dużo daje i bardzo dużo zmienia i to się cały czas gdzieś tam klaruje i kształtuje, wiadomo. No tak, ja nie mam wieży, ja sobie nie buduję, bo jestem przyczajonym łowcą dopaminy z ADHD i jakbym sobie budował wieżę, to bym musiał je potem sobie burzyć, więc ja nie mam żadnej wieży. Ale właśnie to jest tak, podsumowując, że to się dopiero wszystko gdzieś tam klaruje w pewien sposób, ta nowa komunikacja, gdzieś tam się ścieramy, ale ścieramy się w zupełnie innych punktach i myślę, że ta zmiana patrzenia na zachowania drugiej osoby, że nie traktujemy ich już jako wymierzonych przeciwko nam specjalnie czy niespecjalnie, ale wiemy, że to wynika z jakiejś tam konstrukcji tej osoby i że ona nie może inaczej, bo tak ma taki układ nerwowy i to jest no bardzo takie uwalniające. Tak, i w tym wszystkim jest ważne to, że nie obarczamy siebie nawzajem odpowiedzialnością za swój dobrostan psychiczny, tylko jesteśmy odpowiedzialni za siebie jako wolni ludzie, którzy po prostu no, są dorośli i są odpowiedzialni za siebie, a nie za siebie nawzajem. Jesteśmy odpowiedzialni za dom, za dziecko i jesteśmy odpowiedzialni za to, co sobie nawzajem robimy gdzieś tam. Ale nie na zasadzie troszczenia się o to, żeby druga strona miała super i w ogóle, tylko na zasadzie takiej, żeby brać siebie pod uwagę i żeby mieć tą wyrozumiałość, jakiś margines. I to jakby nam przyświeca jako idea. Czasami się bardziej udaje, czasami mniej, czasami się idealnie udaje nawet. Ale to nam przyświeca i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I to, że wiemy, że osobno też byśmy sobie poradzili, też byśmy potrafili być gdzieś tam no, szczęśliwi na swoim miejscu, jakbyśmy nie byli razem, ale chcemy być razem, wybieramy, bo po prostu chcemy. Wybieramy to w każdym momencie. Nie jest tak, że wybraliśmy to raz, kiedy wzięliśmy ślub i koniec i teraz już nas to trzyma. Nie, my to wybieramy codziennie. Jakie urocze zakończenie. No, tym optymistycznym akcentem zapraszamy was do pisania do nas na podcast w spektrum@gmail.com. Cały czas walczę z tym, żeby ta jakość była coraz lepsza, ale tu już widzę, przesterek będzie. Nagrywamy do jednego mikrofonu, prawie się do siebie przytulając, co sprawia, że albo są jakieś pogłosy, albo jest mono. No nie wiem, jakiej jakości tym razem będzie ten odcinek, bo zupełnie się inaczej nagrywa samemu, też jest ciężko. Tak, ale no, ale no w chcemy planach, to zmienić. Chcemy to zmienić. W planach jest kiedyś kupno dwóch mikrofonów i całego sprzętu. Jeżeli chcecie nam w tym pomóc, żeby to było szybciej, no to możecie nam postawić kawę. Link jest w opisie na buycafe.eu chyba. No nie wiem, link w opisie będzie i wtedy na pewno szybciej się zaopatrzymy w ten sprzęcik, bo wiem też właśnie i mam sygnały z forów, że dla wielu z was jakość jest ważna, ponieważ no to są te nasze nadwrażliwości sensoryczne, żeby nie było mlaskań, żeby nie było... No ja mam doświadczenie na szczęście w edycji radiowej, więc co się da, to cyfrowo wywalam i robię, no ale nie wszystko się da. Dobra, wiem, już idę w swoje techniczne. Do brzegu. Nie do brzegu tam. To jest podcast, autystyczny podcast autystów i ja tutaj o swoich zainteresowaniach. O zainteresowaniach już było. Okej, dobra. To już się zamykam. Cześć, na razie. Do usłyszenia w następną niedzielę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Po zachodzie słońca. Tak. Pa, pa.